Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Enduro Lącinkiem. Ale chlapnie, jasny gwint po oczach. Miałem zamontować z przodu, kurde, chlapacz i zapomniałem, no widzicie? Wiedziałem, że czegoś zapomniał. Kolejny dzień próby, można tak powiedzieć. Lącin będzie miał trochę więcej mocy, bo założyłem z tyłu zębatkę 43 zęby. Teoretycznie powinno być lepiej. Zębatka jest zjechana oczywiście, no ale cóż poradzimy, taką znalazłem u mnie na złomie. Nie warta było dla tego łańcucha. Ojej! A jak widać, nie przeskakuje teraz. Widzę, to krosowcy jeżdżą. Powiem Wam tak, jestem o krok od wyrwania z tylnej piasty zębatki. Bujeczka i... Trochę ciężko biegi chodzą, ale pasowałoby olej zmienić. Ale po co? Zobacz. Śrubę wykręciłem z tego wkręta. Wkręta wykręciłem z lącinka i się lepiej jeździ, bo nie kuje nic w dupcie. Tylko muszę pewnie jakoś trzymać tą kierownicę, bo to się tak z tym steruje, że... Nie ma hamulca do tyłu. Może nie szalejmy. Ale mnie podrzuciło, jasny gwint. Nieźle mnie kurde, pasowałoby kamerkę z boku jakoś na ten przejazd, bo wyszczeliło mnie, kurde, z tego siedzenia i to ostro w górę. To nie jest zawieszenie sportowe. Lącinek. Ojeju. Powiem Wam tak. Może sprzęt nie jest... W ogóle można nawet powiedzieć, że nie jest w ogóle porównywalny do 170 mojej. Ale się na tym tak śmiesznie jedzie, że aż normalnie nie jest źle. Podjedziemy pod fajny podjazd. O! Oho, jasny pierot. To zawieszenie to. Spróbujemy tu podjechać. Ojej, czekaj, podjadę Wam podwórkę. Jedyneczka. Jest kawał góreczki. Ojej. Nie wiem, jak ja potem zjadę bez hamulca tylnego, ale dobra. Mamy radę jakoś. Trochę się rozpędzimy. W dzisiejszym odcinku trochę poszalujemy, może wyrwie. Może nie wyrwie z tyłu. Z piasty. Zębatki. Zobaczymy. Bo się trzyma tylko na... Trzyma się na trzech śrubach. Bujeczka i... Ogień! Za ostro! Za ostro!
ja to, że ja to lącinem prawie zdobyłem. Masakra. Zgaśmy na chwilę. Pokażę wam, jaka ta góreczka jest, bo teraz mi nikt nie uwierzy. Nie wiem, czy na kamerce będzie widać, ale jest kawał górki. Jest kawał góreczki, jak na lącina. Powiem, że wydarł dotąd i tutaj dopiero stanął. Bo nie mogłem zredukować na jedynkę, bo pod obciążeniem biegi ciężko chodzą. No jasny Piero, no ja to lącinę prawie zdobyłem. No jasny gwin, no ja nie uwierzę w to. Kurczę, ale tym sprzętem, o tej mocy. Ale cóż, no powiedzieć, no. Już jest wyślizgane, no nie ma tej luźnej takiej ziemi. To ta opona jakoś tam się trzymała, nie? Ja wam powiem, że nie wierzę teraz. Że ja lącinę po tą góreczkę wyjechał. Teraz jedziemy sobie z górki. Na luzie, na biopaliwie. To wam mogę coś powiedzieć, bo pod ostatnim filmikiem było dużo takich osób komentowało, że lącin ma z 11-15 koni. Z 11-12 koni, 12 czy coś takiego było mówione. Chciałem sprawdzić dokładnie, bo już nawet nie pamiętam. Po jeden z 12 koni, że ma lącin. Powiem wam tak. Są tacy też ludzie na kanale, co na przykład jak mówiłem tam o RCU, że to ma moc i to wszystko, że to zapierdziela, nie? To zaraz się pokazywały komentarze, że jak to może zapierdzielać, jak to ma około 18 koni. A na przykład takie YZ, moje YZ80 ma 85 ma 30 na przykład. Wiecie, o co chodzi, nie? Że on ma 30 koni, to ma 18, to na pewno to nie zapierdziela. I powiem wam tak. Słuchajcie mnie teraz uważnie i nie obraźcie się na mnie, ale to jest prawda. Lącin 125 i ten niby 250 został stworzony specjalnie dla was. Tak! Specjalnie dla was. Dlatego tak wypisują te 12 koni i że lącin 250 ten ma 25. Zobaczcie sobie, jak jeździ CRF 150. Zobaczcie sobie, wpiszcie sobie na internecie, ten motorek ma 25 koni. I porównajcie, czy wasz lącin 250 jeździ tak samo, jak ta CRF 250. Jak jeździ wam tak samo, to macie niezłą wyobraźnię. Chodzi w zakręty ostro. A luz. Kierownica tak fajnie też jest pod łokcie. I uwaga, jedziemy pod góreczkę. Tylko że wykorzystuję taki fajny manewr z dociskaniem i dlatego tak można powiedzieć, przed górką dociskam motor i zaraz przed podjazdem tak jakby odchylam się do tyłu i w połowie się znowu nachylam do przodu i daję radę to. Mam nadzieję, że dobrze widać,
Lončinka. Ale łańcuch nie przeskakuje. Możemy pojechać w lepszy teren. Powiem wam tak, nie dziwię się takiemu WTR, że w swoim Lącinie 250 dołożył sporo gąbki. Ojej. Pojedziemy po prostu jakiś bardziej hardkorowy teren. Enduro Lącinkiem do Enduro Lącinkiem. Spróbujemy się gdzieś przeprawić na drugą stronę tego koryta dużego. O! Podczas hamowania coś strzela w łańcuch. Ale to pewnie nie trafia na zębatkę, więc zbytnio bym się jeszcze nie przejmował tym. Dobra, jedźmy tu na dół. Zobaczmy, jak tutaj jest. Za prosto być nie może. Może zjadę jakoś stąd. Pomogę sobie przed nim. Lata jazdy bez hamulców zrobiły swoje. Przejedźmy kawałek dalej, tam był gdzieś taki, kurde, można powiedzieć, lej, którym się dało wyjechać pod górkę. Oj. Fajna, bo teraz jedynka jest króciutka. Wcześniej była trochę za długa. O, jest. Jest tu ten taki lej na drugą stronę. Spróbujemy nim przejechać jakoś. Tylko jest jeden problem. Jak my zjedziemy w ogóle na dół? No właśnie. Bez przedniego hamulca będzie ciężko. Spróbujemy. Zrobię to dla was. Życzcie mi powodzenia. Życzcie mi powodzenia, kurde, bo to się może źle skończyć. Jak coś zeskoczę. Oj. Nie. Tu już nie zjadę za ostro. Tu już jest za ostro. Za ostro jest. Dobra. Błotko. Kurde, tu już jakoś muszę jedyneczko. Opona to limita 120. Nie wyjechał. Przecież to Lącin jest, no. Ładnie daje radę, nie? Gaz! Jeżdżą, a ja jestem Lącinowiec. Strasznie hałasuje, nie? W porównaniu do Lącina to strasznie hałasuje, a potem się dziwić, że ludzie się drą po lasach. Gdzie by tu się jeszcze przejechać? Chyba, że przetniemy to całe wszystko w linii prostej i tam wyjadę gdzieś.
Tam można byłoby zrobić, bo dawno, dawno nie jechałem tak. Przejedziemy przez lasy, tak w linii prostej tam do mnie. Zróbmy taką przeprawę może. Teraz łańcuch nie strzela. Ojej. Mamy defekt. Będę musiał pojechać szybko do domu. Ojej, ojej, ojej. Odkręciła mi się śrubka. No widzicie? Poluzowała mi się śrubka od napinacza. Napinacz robi robotę, bo nakierowywuje go, no ale... Ale tu też to mnie właśnie dziwnie, bo tak obciera silnik cały czas. Nie wiem czemu. Dobra, pojedziemy do domu, dokręcę tą śrubkę i przebijamy się, wrócę się i przebijamy się tutaj przez las. Chyba, że nagramy wtedy drugi odcineczek. Jak będziecie chcieli, łapeczka w górę. Nagramy drugi odcinek. Tylko tym razem jeszcze troszeczkę większy hardcore będzie. Po większym błotku się przejedziemy. Dobra, to ja uciekam. Ocin przetrwał, nic się nie urwało, zębatka trzyma jak na razie, tylko ten ślizg będę musiał poprawić jeszcze, bo się odkręca. Łańcuch nie przeskakiwał, więc można było coś lepiej pojeździć. Śmiesznie się na tym jeździ, będę musiał jakiś szlafacz na szybkości zamontować z przodu, żeby mi nie ładowało po oczach. Prawdopodobnie tutaj z kompletu z MRF-a założę, powinno wszystko pasować. W teorii. Zębatka pasuje z MRF-a 140. Z tyłu piasta pękła, kurde, na jednej śrubie. Co dopiero jak dawaliście mi propozycję, żeby silnik od 170 do takiej ramy wsadzić. Mówię wam, jeden strzał ze sprzęgła i piasta z tyłu rozwalona. Albo dwa strzały i po takim poloncinie. Tak myślę, co by tu jeszcze powiedzieć wam w tym odcinku. Nie. Nie mogę do kamerki mówić. Muszę powiedzieć wam w ten sposób. Ostatnio jest ciężko z odcinkami, jak widzicie. Naprawdę jest ciężko. Robię co mogę, ale wiecie jak to wychodzi. Auto mi się zepsuło. Transit mi się zepsuł. Pompa mi siadła. No wszystkie pieniążki, co mi się odłożył, pójdą na naprawę auta i tak w kółko i w kółko. Wydatki wychodzą na ten, na bieżąco. Myślę nad stworzeniem czegoś takiego jak mailboxa dla widzów. W sensie jakby to działało. Działałoby to w ten sposób, iż moglibyście podsyłać, oczywiście jeśli byście chcieli, paczki do mnie. Co w tych paczkach by mogło być? Co chcecie? Co chcecie? Ja to bardziej bym, jakbyście mieli na przykład moją propozycję, na przykład jakbyście mieli jakieś stare części, walały się wam w garażu, czy ogólnie gdzieś tam z takich kładów 110, lącinów. Coś w tym stylu, żeby było takie silniki, o, jak tutaj, nie? Takie silniki, różne części, koła, nie koła, takie, no można powiedzieć, no części z tych motorów Chińczyków. Chętnie przygarnę każdą ilość, tak wam powiem. Tak samo, jakbyście chcieli mnie wspomóc, no bo... No jak widzicie, no moje plany cały czas się sypią. Chcę dużo, odkładam na różne projekty, ale no niestety na bieżąco coś się
dzieje, jakieś wydatki niespodziewane, no i przez to się moje plany sypią. Miałem składami ruszyć i kłady, to tak można powiedzieć. Kłady stoją odłogiem, czekają na lepsze czasy. Loncina, zaraz będziecie mi mówić, że no to po co kupowałem loncina? No loncina kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, bo się trafiła okazja. Dlatego go kupiłem. Jak i żeby mieć jakiś motor taki pitbajkowaty bardziej, nie, że kłada, tylko bardziej pitbajka do takich różnych przeróbek, projektów, kombinacji, żeby nie było tego szkoda. Dlatego loncin. Dlaczego sprzedałem MRF-a? Bo też dużo osób wypomina mi to, że no miałem dobry, fajny motor Pita i go sprzedałem i kupiłem gorszego Loncina. No, MRF-a sprzedałem, można powiedzieć, troszeczkę mniej niż chciałem, ale sprzedałem go, bo potrzebowałem pieniędzy naprawdę. Mam swoje wydatki różne. Ten Loncin to naprawdę mały ułamek ceny, za którą sprzedałem MRF-a, więc taki Loncin to naprawdę, choćbym go już nawet teraz sprzedał, to na nim nie stracę, nie? Dlatego jest u mnie. Mam nadzieję, że rozumiecie to. Jakbyście chcieli mnie wspomóc, tak samo najlepiej by było dla mnie przynajmniej przez takiego mailboxa, nie? Przez paczkę jakoś pocztą. Taką stroną, a nie przez jakieś tam strony albo coś, bo wolałbym dać pieniądze zarobić Poczcie Polskiej niż jakimś zagranicznym firmom. Jest to bardziej skomplikowana opcja, wiem. Będziecie zaraz krytykować, że lepiej donate'a, ale no ja daję taką propozycję. No, możecie to skomentować, wypowiedzieć się, co wy o tym myślicie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no. Czy będzie się to opłacało zakładać, robić taką opcję, czy nie? Możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu, chętnie przeczytam. Jest ciężko, nie ukrywam, jest ciężko. Nie na tyle, żebym sobie nie poradził, ale jak widzicie, w ciągu roku, no niedużo się dzieje, no. Niedużo się dzieje w ciągu roku przez to. Cały mój czas poświęcam zarabianiu pieniędzy, a nie nagrywaniu dla was. No i wyruszyły te projekty. No pokażę wam te kłady. Teoretycznie dużo tam nie brakuje, żeby jednego uruchomić, żeby był jeżdżący. Teoretycznie jest palący, bo jest po remoncie. Jeden silnik, ale tu macie na przykład jednego takiego większego wielkości tej 150 kłada, to jest jakaś większa 125. No i tam są te dwa mniejsze. Ojej, tu mamy dwa mniejsze te kłady. Tu jest silnik po remoncie, nowy cylinder, wszystko i nie ma kiedy tego odpalić nawet. Za mało czasu. I tu jest drugi. Teoretycznie całe zawieszenie z przodu bym z tego wziął i przełożyłbym do tego. I mi się wydaje, że już by był jeden jeżdżący kład. Tak wam szczerze powiem. Chwila, moment był i byłby jeden jeżdżący. Ale no nie mam czasu na to. Powiem szczerze, że nie mam czasu na to. Cały mój czas poświęcam zarabianiu pieniążków, żeby odłożyć na ten projekt. Odbierałbym pewnie takie paczki co piątek. No, sprawdzałbym, czy przyszły paczki, bo to nie byłyby paczki na mój adres na pewno. Nie chciałbym na mój adres wysyłać. A paczki by szły na pocztę i odbierałbym sobie je sam. Jak mówiłem, no, takie osoby musiałyby być wyróżnione, no i na pewno byłyby jakieś pozdrowienia na odcinku. Bo dużo osób też chciałoby pozdrowienia, żeby były na odcinku, no ale to mi się wydaje, że takie coś to pasowałoby dla osób wyróżnionych. Kurde, no. Gadam bez sensu. Kończę ten odcinek, bo to sensu nie ma takie gadanie, tak wam powiem. Więc
możecie mi się wypowiedzieć. Co wy o tym sądzicie? A ja się z wami po raz kolejny żegnam. Na razie, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.